walka w waszych grach dłuży się bez końca. Czy brakuje wam czasu na fabułę i inne elementy gry? Oto moje sprawdzone pomysły, aby przyspieszyć walkę w D&D i innych grach RPG. Czekajcie do końca, bo ostatni punkt jest według mnie najlepszy, chociaż trochę kontrowersyjny. Plus, dodam jeszcze jakiś punkt bonusowy. Cześć, jestem Marcin, jestem mistrzem gry od 30 lat. I oto moje doświadczenia, które zebrałem. Numer 1. Znajomość zasad postaci i bohaterów niezależnych lub potworów. Wiadomo, że gracze powinni znać swoje postacie i swoje zasady. Mistrz gry powinien też przejrzeć przed sesją zasady NPC i potworów. Może zobaczyć, jakie mają specjalne zdolności, których by chciał użyć. I też zastanowić się, jaki te potwory miałyby mieć plan ogólny na walkę. Żeby nie zastanawiać się nad tym w czasie gry. Grając w D&D, dobrą pomocą jest D&D Beyond, gdyż daje natychmiastowy podgląd pod statystyki i zdolności potworów, zwłaszcza jeżeli używacie narzędzia Encounter Builder. Wtedy wszystkie potwory możecie podświetlić sobie. I nawet jeżeli czegoś zapomnicie i nie trzeba wrytować kartek bestiariusza. Gracze też powinni znać swoje postacie, ich czary i swoje zdolności. Mistrz gry ma wystarczająco na głowie, żeby pamiętać wszystkie zdolności bohaterów graczy. Numer 2. Śledzenie inicjatywy widoczne dla wszystkich. Ja mam taki sposób, że używam karteczek, na których zapisuję imiona postaci, bądź czasami drukuję zdjęcia postaci. Zawieszam je na screenie w kolejności inicjatywy. Także każdy gracz widzi, kto jest następny, kto jest po nim. Że nie trzeba za każdym razem się zastanawiać, kto teraz, czy ja teraz kolejka, już nie musi tego mówić. Jest łatwiej im to śledzić. To też przyspiesza walkę i nie ma takiego problemu. Są do tego specjalne też słupki z inicjatywą, na których się ustawia po kolei, kto gra. Też D&D Beyond pomaga w śledzeniu inicjatywy. Także jest przynajmniej kilka sposobów na to, ale na pewno usprawnienie tego procesu przyspieszy waszą walkę. Numer 3. Używaj tej samej inicjatywy dla wszystkich wrogów. Dlaczego? Nie musisz rzucać dla każdego wroga osobno, czy dla każdej grupy wrogów osobno, więc oszczędzasz trochę czasu na robieniu tych rzutów. Jest to trochę mój home rule. Wszyscy bohaterowie niezależni, wszyscy przeciwnicy ruszają się wtedy w tej samej fazie inicjatywy. To też trochę przyspiesza i jest mniej przerywników w tą i we w tą z graczami. Więc uważam, że to jest fajne usprawnienie i ułatwiające prowadzenie walki dla mistrza gry. Numer 4. Jeśli jakiś gracz nie może się zdecydować, co ma zrobić. Przyszła jego kolej, wiedział o tym wcześniej, ale jest magiem, nie wie, który czar wybrać. Coś się zmieniło w rundzie i on twierdzi, że teraz nie wie, bo miał inny plan. Niestety, walka jest chaotyczna. Walka powinna być szybka, szybkie zmiany akcji. Mówisz mu 3, 2... jeden, następny. To zasada, to nie jest ta, którą stosuję często. Czasem dla przypomnienia graczom, żeby nie przyciągali, mówię: zdecyduj się i zaczynam odliczanie. Mniej bolesnym skutkiem tego odliczania może być, że przeskoczymy gracza w inicjatywie i wróci, jak się zastanowi, po kolejnym graczu, który był za nim. Czyli trochę tutaj nagniemy zasadę kolejności. A takim bardziej bolesnym skutkiem mogłoby być, że na przykład mówisz: no dobrze, to twoja postać w tej rundzie unika po prostu i nie robi nic innego. Myślę, że jeżeli zastosujecie tą zasadę jeden, dwa razy w czasie swoich walk, gracze będą bardzo sprawnie myśleli o tym, co mają robić i jak mają robić. Numer 5. To mata do walki, na której zaznaczone są główne elementy. Może być suchościerala, na której będziesz rysował markerem pole bitwy, bądź dedykowana. Czasami my używamy czasami telewizora, na którym wyświetlamy grafikę z polem bitwy. Czasami używamy, w większości używamy makiet. To na pewno uatrakcyjnia rozgrywkę, ale też daje taką możliwość, że gracze od razu widzą, co się dzieje. Nie muszą pytać mistrza gry, jak daleko ten przeciwnik jest ode mnie, jak daleko mój kolega jest ode mnie. Wszystko jest jakby widoczne. To odejmuje tego dopowiadania, jak w przypadku teatru wyobraźni. Aczkolwiek
Czasami teatr wyobraźni jest sprawniejszy. Jeżeli wypadnie jakaś walka, której zupełnie się nie spodziewałeś, jest jeden, dwóch przeciwników, rozstawianie makiety albo rysowanie planu zajęłoby w sumie więcej czasu niż rozegranie tej walki po prostu w teatrze wyobraźni. Także myślę, że tutaj wymaga to trochę rozsądku i doświadczenia, która wersja będzie szybsza. Numer 6 to dedykowany lub dedykowani gracze do pomocy mistrzowi gry. Możesz rozdać trochę swoich obowiązków graczom, bo jest to w końcu nasza wspólna gra. I na przykład w moich grach jeden gracz zawsze dostaje markery kondycji, czyli na przykład oślepiony, przewrócony. I te markery kłada na postacie bohaterów bądź postacie potworów, postacie niezależne. Jeśli masz jakiegoś gracza doświadczonego, który bardzo dobrze zna się na zasadach, może też jest mistrzem gry, jeśli powstają jakąś kontrowersje zasad, o tym za chwilę, przeskocz tą kontrowersję, prowadź dalej walkę, żeby jej nie spowolniać, a i poproś tego gracza, żeby to sprawdził w podręczniku, tudzież na jakimś forum, żeby jakby cała walka nie stanęła, bo nie wiemy, jak rozliczyć jakąś rzecz. Czasami też możesz poprosić jakiegoś gracza do wpisywania ran. Ja do wpisywania ran używam D&D Beyond, więc jest to dosyć sprawne, ale testowaliśmy swego czasu taką wersję, że gracz miał tableta z udostępnionym plikiem Excela, gdzie wpisywał rany, które zostały zadane potworom. I u mnie jako mistrza gry wyświetlały się te rany zsumowane. I to trochę przyspieszało grę, ale ostatecznie od tego odeszliśmy. Ale jest to coś, co można sprawdzić, czy może zadziała u Was. Numer 7. Kontrowersje zasad. Zawsze pojawiają się jakieś kontrowersje. Pomimo, że gramy już od wielu lat, pojawiają się nowe zdolności, nowe profesje, nowe czary i nie da rady znać ich wszystkich. Także nasza zasada jest taka, jeśli pojawi się jakaś kontrowersja, której nie potrafimy rozwikłać od razu, nigdy nie sprawdzamy tego w podręczniku, czy staramy się tego nie sprawdzać w podręczniku, bo to zajmuje za dużo czasu. Raczej mistrz gry robi ruling, robimy sobie notatkę mentalną albo na papierze, żeby to sprawdzić po sesji. I powiem Wam, że to jest bardzo dobra decyzja. Wymaga to zaufania graczy. Moje rulingi zazwyczaj są na korzyść graczy. Świat się od tego nie zawala, jeżeli czasami zaroluje coś na niekorzyść NPC-ów czy potworów. A znaczy to przyspiesza grę i nie ma takich 5 czy 10 minutowych przerw na to, żeby wertować podręcznik czy szukać po forach. Numer 8, to już wspomniałem, elektroniczne zliczanie ran. Ja używam D&D Beyond. Za każdym razem, jak bohaterowie zadadzą jakieś obrażenia, wpisuję w Beyondzie damage i automatycznie zliczane jest to, ile obrażeń potworowi, ile jeszcze hitpointów potworowi zostało. Stosowaliśmy w międzyczasie też Excela do zliczania ran. Jest to na pewno lepsze niż wpisywanie tego na kartkę i sumowanie, na pewno szybsze. Ja wiem, prosta matematyka, ale mistrz gry ma tyle rzeczy do ogarnięcia, że jeszcze każda drobna rzecz, którą można sobie usprawnić, uważam, jest godna tego, żeby to zrobić. Także polecam elektroniczne zliczanie ran albo w D&D Beyond, albo w Excelu, albo jakiś inny może sposób, który macie. Beyond jest jeszcze do tego dobry, że jeżeli używamy Encounter Buildera, to też widzimy te potwory i ich zdolności, żeby sobie przypomnieć. Numer 9. Przeciwnicy czasami uciekają. Jeśli walka trwa już dosyć długo, pomimo że nie planowaliśmy jej na tak długą, zaczniecie się zastanawiać, czy jeśli gracze i tak już wygrają, czy przeciwnicy nie mają takiej retrospekcji, jeżeli są inteligentni oczywiście, kurde, ja tu mogę zginąć, i po prostu nie zaczną uciekać, albo się poddadzą i przejdziemy wtedy z walki w część socjalną, gdzie będzie rozmowa już z pokonanymi przeciwnikami. Starajcie się nie robić takiej zagrywki, no dobra, to ich zabiliście, bo to trochę moim zdaniem niszczy imersję i odbiera graczom ich jakby sukces, tak?
Już lepiej, jeżeli przeciwnicy zaczną uciekać, wtedy mogą podjąć decyzję, gonimy ich albo ich nie gonimy. Jeżeli się podają, no to okazujemy łaskę albo nie. Myślę, że to jest lepsze podejście niż po prostu powiedzieć, usiąść w walkę, no dobra, to ich zabiliście. Mi się też to zdarzało, ale bardzo uważam, żeby tego aktualnie unikać. Numer 10, ten obiecany kontrowersyjny punkt, to kości. Jeżeli używacie kości do określania ran, przypilnujcie, żeby każdy miał odpowiednią ilość kostek. Nie ma nic gorszego niż złodziej, który ma 6 kości sneak attacka i nie przyniósł ze sobą odpowiedniej ilości kości i za każdym razem, kiedy musi rzucić na ten sneak attack, to zbiera kości od innych graczy, potem oni od niego zabierają z powrotem, bo potrzebują na swoje rzucenie i robi się jakby spowolnienie takie wynikające z tego fizycznego przekładania kości w to i z powrotem. Także jeśli używacie kości, to pilnujcie, żeby każdy miał odpowiednią ilość. Ale moja propozycja jest taka, używajcie kości tylko do rzutu na atak. Nie używajcie kości do damage'u, używajcie średniego damage'u. Przynajmniej jako mistrz gry, średniego damage'u potworów. Ja używam średnich obrażeń od dłuższego czasu, już myślę spokojnie 2 lata kampanii i jestem z tego bardzo zadowolony. Bardzo to przyspiesza walkę. Ja wiem, że niektórzy lubią sobie rzucić na obrażenia, ale po my gramy zazwyczaj wieczorami i po kilku godzinach gry wieczorem to zliczanie damage zaczyna być naprawdę coraz trudniejsze, zwłaszcza jeżeli gramy w jakimś nastrojowym oświetleniu, jest trochę ciemniej, nie wszystkie kostki dobrze widać, trochę szkoda czasu na to, najlepiej kiedy gracze mają przygotowane, zwłaszcza na wyższych poziomach, kiedy tych kości są różnorodne, jest ich dużo, więc najlepiej jak gracze mają przygotowane zestawienie z jakiej broni, ile zadają obrażeń, z jakimi specjalnymi zdolnościami i z tak przygotowaną kartką po prostu trafiłem, zadaję tyle obrażeń, nie trafiłem i idziemy dalej. Naprawdę znacznie to przyspiesza walkę, a pamiętajmy, że bardziej nam chyba chodzi o to, żeby było fajny roleplaying, niż fajne odgrywanie postaci, fajna gra, niż zabawa w matematykę i liczenie obrażeń. Może 2 bonusowe rzeczy. Opisy w walkach. W żadnym wypadku nie polecam rezygnować z opisów w walkach, żeby przyspieszyć, bo wtedy walka będzie nudna, a tego też chcemy uniknąć. Ale może nie wszystkie opisy muszą być bardzo kwieciste i też nie wszystkie postacie są w stanie za każdym razem opisywać jakoś super ciekawie swoje działanie. Dla przykładu mieliśmy postać łucznika, który miał specjalne zdolności, żeby z nich skorzystać, musiał stać w miejscu, więc no dobrze, stoję, zapieram się nogami w ziemi, naciągam łuk, wypuszczam strzałę, celując w coś tam. W następnej rundzie, no dobrze, stoję i widzicie, do czego to idzie. Postacie walczące wręcz czy bronią mają trochę łatwiej, ale kwieciste i długie opisy każdego jednego ataku. Może czasami po prostu wykonuje krótkie cięcie, rzucamy kostką, trafiłem tyle i tyle obrażeń. I mistrz mówi, zraniłeś go lekko i przechodzimy dalej. Jakby starajcie się nie popadać w żadną ze skrajności. Ani nie odpuszczajmy całkowicie opisów, ani nie róbmy jakichś strasznie długich, kwiecistych opisów. Chyba, że jest to opis finalnego ciosu, to wtedy można trochę się rozwinąć. I bonus drugi, w zasadzie powinien to być jeden z punktów może, bo jest bardzo ważny. Ja mam ustalone z moimi grupami, które prowadzę, że w czasie walki nie planujemy grupowo. Każdy gracz ma swoją turę, może krzyknąć co chce zrobić, może wypowiedzieć te kilka słów do pozostałych. Powoduje to, że nie ma wielkich debat na to, no, co my teraz robimy. Każdy przychodzi tura każdego gracza i teraz jest wspólne ustalanie, co ta postać ma zrobić, żeby zoptymalizować. W rzeczywistości nie ma czasu na optymalizację walki, tak? Bohaterowie są zgrani, mogą krzyknąć, jaki mają plan, inni się do tego dostosują. Wprowadza to fajną dynamikę i naprawdę nie spowalnia gry. I jakby gracze dzięki temu
zyskają na czasie rozgrywki, zamiast na optymalizowaniu każdego ruchu swojej postaci. Dzięki za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału z naszego kanału.